inwestowaniu na giełdzie od zawsze towarzyszą dwa pytania. Pierwsze, jak na tym zarobić? I tutaj odpowiedzi jest naprawdę wiele. Drugie pytanie to dlaczego kurs akcji rośnie lub spada? Szczera odpowiedź na to pytanie niestety nie jest do końca satysfakcjonująca. Otóż kurs danej spółki rośnie lub spada? Po prostu, bo tak. Zaraz wyjaśnię. Na szczęście i nieszczęście giełda nie jest tak do końca przewidywalna. To dlatego, że sterują nią dwa czynniki. Pierwszy to jest kondycja danej spółki. Wyniki finansowe, plany, możliwe straty. To wydaje się to proste, ale jest ten drugi czynnik, czyli emocje. Pamiętajcie, że to nie same wyniki finansowe automatycznie wpływają na kurs. Nie. Tutaj ważni są inwestorzy, a dokładniej ich intuicja, czasami samopoczucie, no a tego przewidzieć tak do końca się nie da. Na przykład, załóżmy, że inwestujemy w klub piłkarski. Nasza drużyna zdobywa mistrzostwo, informacja fantastyczna. I co? Jedni inwestorzy uznają, że super, drużyna dostanie kontrakty reklamowe, dzieciaki będą kupować koszulki, awansujemy do Ligi Mistrzów, wszyscy będą w dobrym nastroju, klub zarobi, wartość jego akcji wzrośnie i my będziemy cieszyć się zyskiem. Logiczne, prawda? No ale zaraz pojawi się drugi inwestor, który popatrzy na to w ten sposób. Okej, moja drużyna wygrała co miała, ja jej akcję mam już jakiś czas i lepiej nie będzie. Pomyśli, że jego klub zdobył mistrzostwo, ale na Ligę Mistrzów jest już za słaby. Zastanowi się, czy piłkarze nie skupią się teraz na występowaniu w reklamach, a na treningi czasu zabraknie. Taki inwestor przestraszy się, że prezes klubu postanowi wyprzedawać najlepszych piłkarzy, skoro chwilowo są gwiazdami. Taki inwestor pomyśli, że akcje jego drużyny będą teraz tylko tanieć i zacznie sprzedawać. I to też jest logiczne. To oznacza, że prawdziwy, wytrawny inwestor powinien nie tylko analizować informacje ze spółki i o spółce, ale musi także przewidzieć, jak zareagują na to inni inwestorzy, bo to od nich zależy, co stanie się z kursem tego klubu czy danej spółki. To inwestorzy decydują, za ile chcą sprzedać albo za ile chcą daną spółkę kupić. Mówiłem przed chwilą o piłce nożnej. Taki przykład. Wiecie, że w kraju, który wygra mundial, i tak było ostatnio, indeksy giełdowe rosną mniej więcej 3-4% szybciej niż w innych krajach. Ta zasada sprawdza się od 10 leci. I naprawdę wszystko zależy teraz od nastroju inwestorów.